Organy roślin, czyli na przykład liście, łodygi, kwiaty, owoce, są zbudowane z tkanek. Każda z nich ma swoją charakterystyczną budowę i spełnia określone funkcje. Posłuchaj zatem o tkankach roślinnych. Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest tkanka. Jest to zespół komórek o podobnej budowie i wykonujących określone zadania. Tkanki roślinne dzielimy na tkanki twórcze. Ich komórki szybko i regularnie dzielą się, dzięki czemu stale przybywa nowych komórek, a roślina rośnie. I na tkanki stałe. One już się nie dzielą, co najwyżej mogą zwiększać swoje rozmiary. Tkanki stałe dzielimy na okrywające, miękiszowe, przewodzące i wzmacniające. Zacznijmy od tkanek twórczych. Ich komórki stale się dzielą, a przez to umożliwiają roślinie wzrost. Nowo powstałe komórki z czasem przekształcają się w komórki tkanek stałych. Tkanki twórcze występują w stożku wzrostu pędu i w stożku wzrostu korzenia, dzięki czemu roślina rośnie na długość, oraz wewnątrz łodygi i korzenia, umożliwiając im wzrost na grubość. Przejdźmy do tkanek stałych, a jako pierwszą omówimy sobie tkankę okrywającą. Jak już sama nazwa sugeruje, jest to tkanka, która okrywa roślinę, czyli tworzy jej zewnętrzną warstwę. Komórki tej tkanki ściśle do siebie przylegają. Zadaniem tkanki okrywającej jest ochrona rośliny przed uszkodzeniami, przed wnikaniem drobnoustrojów czy przed nadmierną utratą wody. Dzielimy ją na skórkę pędu i skórkę korzenia. Zacznijmy od skórki pędu. Pędu, czyli nadziemnej części rośliny, która składa się z łodygi i liści, a czasem też z kwiatów i owoców. Komórki skórki pędu są przezroczyste, dzięki czemu słońce dociera do głębiej położonych komórek zawierających chlorofil i mogących przeprowadzać fotosyntezę. Są pokryte woskową substancją, która chroni roślinę przed zbyt dużą utratą wody. W skórce pędu znajdują się aparaty szparkowe, umożliwiające roślinie wymianę gazową. Z kolei skórka korzenia wytwarza długie wypustki, włośniki, które usprawniają pobieranie wody i soli mineralnych z gleby. Jako ciekawostkę powiem Ci, że u roślin drzewiastych, czyli między innymi u drzew i u krzewów, komórki skórki są zastępowane przez korek, który jest innym rodzajem tkanki okrywającej. Komórki korka są wypełnione powietrzem, dzięki czemu tworzą taką warstwę izolacyjną, trochę jak Twoja zimowa kurtka czy stropian na ścianach budynków. W ten sposób komórki korka chronią przed uszkodzeniami, a zimą dodatkowo przed niską temperaturą. Kolejna z tkanek stałych, tkanka miękiszowa. Znaleźć ją można we wszystkich organach rośliny, choć w zależności gdzie występuje, różni się budową i funkcją. Tkanki miękiszowe wypełniają wolne przestrzenie między innymi tkankami. Tkankę miękiszową znajdziesz chociażby w płatkach kwiatów. Ich komórki zawierają barwniki, które nadają kwiatom kolor, wabiąc owady zapylające. Z kolei miękisz liści i zielonych łodyg zawiera dużo chloroplastów, które produkują substancje odżywcze dla całej rośliny. Jest też miękisz magazynujący substancje pokarmowe. Znajdziemy go w niektórych częściach rośliny, na przykład w cebulach. Dzięki niemu roślina może przetrwać zimę, a wiosną wypuścić nowe pędy. Do tkanek stałych należą też tkanki przewodzące, których komórki są długie, łączą się w cienkie rury, a ich funkcją jest transport różnych substancji. Należą tu drewno i łyko. Komórki drewna są długie i puste w środku. Nie mają nawet ścian poprzecznych. A to wszystko po to, by mogły lepiej spełniać swoją funkcję, którą jest transport wody i soli mineralnych z korzeni do pozostałych części rośliny. Komórki łyka także są długie i mają one ściany poprzeczne, ale ze względu na obecność licznych otworów przypominają one sito.
Łyko transportuje substancje pokarmowe z liści do pozostałych części rośliny. I znów ciekawostka. Czy wiesz, dlaczego drzewa mogą rosnąć tak wysoko i się nie łamią? Otóż w ich pniach jest dużo tkanki przewodzącej, drewna. Ale tylko zewnętrzna jej część przewodzi wodę i sole mineralne. Z kolei wewnętrzna część zapewnia sztywność i wytrzymałość. Z tkanek stałych została nam jeszcze do omówienia tkanka wzmacniająca. To ona nadaje niektórym częściom rośliny twardość i sztywność lub elastyczność. A to dzięki temu, że komórki tej tkanki mają zgrubiałe ściany komórkowe. Dzięki temu chronią roślinę przed złamaniem, zgnieceniem czy rozerwaniem. Równomiernie zgrubiałe są na przykład ściany komórkowe zewnętrznych części owoców. Dzięki temu budowana przez nie tkanka jest bardzo twarda i dobrze chroni nasiona. Nierównomiernie zgrubiałe są na przykład ściany komórkowe w ogonkach liściowych. Zgrubiałe są tylko kąty komórek. Dzięki temu budowana przez nie tkanka jest elastyczna i chroni przed złamaniem przez wiatr. Zapamiętaj najważniejsze. Rośliny są zbudowane z tkanek twórczych i stałych. Komórki tkanek twórczych stale się dzielą. Komórki tkanek stałych nie mają zdolności do podziałów. Tkanki twórcze umożliwiają wszystkim roślinom wzrost na długość. U niektórych roślin powodują również przyrost na grubość. Do tkanek okrywających należą skórka korzenia oraz skórka pędu. Tkanki te między innymi chronią rośliny przed uszkodzeniem i drobnoustrojami chorobotwórczymi. Tkanki miękiszowe różnią się budową i funkcjami. W zależności od położenia w roślinie mogą one między innymi wytwarzać lub gromadzić substancje pokarmowe. Tkanki przewodzące to drewno i łyko. Drewno transportuje wodę z solami mineralnymi. Łyko transportuje substancje pokarmowe. Tkanki wzmacniające chronią rośliny przed złamaniem, zgnieceniem lub rozerwaniem.